Cześć, siemanko, ja jestem Koniu, a dzisiaj witam was ponownie w Royal Crafcie. Otóż tak, a że zbliżają się święta, no to jak wiecie, no jajeczko i tak dalej, to życzę wam wszystkim wesołych świąt, pokatego zająca, jak to u niektórych, żebyście te święta spędzili razem z rodziną, przy jajeczku, przy śniadanku i tak dalej. No nie przed komputerem, no co jeszcze mogę to wam życzyć, no ale wiecie, jak tylko się święta skończą, wraca się przed tuby, nie? No. Ode mnie też życzę wam wszystkiego dobrego. No i dobra, ale wracam, ale... ale... 10 FPS-ów. Czekajcie, muszę tutaj parę rzeczy pozamykać. Ups. Nie tak. Nie miałem ściągać klaty. Widzicie, muszę... Nie wiem, czy mam tylko tyle FPS-ów. A wy pewnie będziecie widzieć i tak w 30. Dobra, ale nieważne, typamy się do endu. Teraz inaczej, jesteśmy w endzie. Potrzebne rzeczy, no... Tym razem się nie postarałem za bardzo. Z rzeczami. Ale zobaczmy, czy to też jest taka wyspa, czy... Jak to na singlu najczęściej bywa. To jest po prostu cały świat, tak wiecie, w pizu wyjebundo. Nie, czyli, że jest to... wyspa. Choć może i... coś ktoś widzę nieźle rozkopał. Co, po co? A. Dobra, już wiem, co chciałem. Po co mi były te bloki kresu? Otóż po to, iż gdyż dlatego, że chcę w swoim domu to skorzystać. Chcę z tego podłogę sobie zrobić. Tak, kopiemy! Opuszczyci. A co, on to nie dziecko? Jezu, ten czat tutaj to jest boski i po prostu nie, no co, co tutaj się dzieje? Umiejętność górnictwa wzrosła o 1, całkowicie 9. Super, cieszę się. Całkowicie 10. I tak mi się to chuja zresetuje. Ej ty, ja za takie coś dostaję 150. Wow, ty, to się opłaca expić tutaj. O! Albo stop. Nie wiem, nie policzyłem. Big penis! Ja pierdolę. Co za ludzie. Ja nie wiem, ile ja dostaję w sumie. No po prostu... kiwie, nie? Ile ja dostaję? A, 200. Dobra, teraz... Teraz już widziałem. Czekajcie, chwila. Muszę parę rzeczy zrobić, nie przeszkadzać. Okej. Dobra. Po odcinku sobie porozmawiamy. Ja pierniczę, ale ten exp leci. Ej, no to co mi tak trzeba było wcześniej powiedzieć, że ja tutaj mogę sobie przyjść, przyexpić tak ostro. Ej, no ale bez beki. Gościu, który to tutaj wykopał, nie, to ma teraz pewnie 2000 level. No patrzcie, ile ja wykopałem, a mam już 22. Ja pierniczę.
O, to je myśl! O, ja mądry jestem teraz. Ja po prostu wykopię sobie tego od grona, potem poustawiam w domu. Tak, żeby mógł to cały czas, kopać, tak, żeby włożyć to do dispensy, a nie, bo dispenser wyrzucę. No, nie. Moje marzenia legły w gruzach. Ale wtedy ja bym mógł ekspić. To tak ostro. Najwyżej sobie zrobię takie pomieszczenie, że wiecie, że sobie po prostu tam poustawiam. No nie ma już. No, no, ja chcę już użyć umiejętności. Że po prostu sobie tam poustawiam. Ja ciekawe co by było, gdybym tutaj ustawił set homa. Czy mógł się tepać? Ale chuja, nie mogę. Ładnie, tylko jednego, a wtedy do mnie wrócę. Ile mam jeszcze? 30 sekund, muszę poczekać. Peadnik, co to jest? Co z tym chodzi? Kopiemy, kopiemy, kopiemy! Wiem, pewnie i tak połowa z was już tego nie chce oglądać, bo tutaj co ciekawego, nic. Tylko kopie, 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 kopie koniu, kopie koniu, kopie koniu. A zauważcie to, że w polskim, po polsku w ogóle, całe mnóstwo wyrazów ma, jest całe mnóstwo takich wyrazów, które znaczą podwójnie i to kompletnie co innego. Już pewnie do mnie dzwoni. Czekajcie, dobra, to się potem załatwi. Które mają po prostu podwójne znaczenie. No zobaczcie, kopie, kopie. No to kopie, że kopie coś, że tak kopie, kopie w ziemi. A jeszcze kopie, że kopie, kopie na przykład takie rycerskie kopie. Takie, co jadą, husaria leci, jadą. Co husaria miała, takie kopie, kopie, takie. Ja pierdolę. Dobra. A jeszcze, że kopie, że kopie, że kopie piłkę na przykład. Albo nie wiem, no, co następnego by mogło być takiego, tak? O, pierwszy lepszy wyraz, zamek. Zamek, zamek błyskawiczny, zamek w drzwiach, zamek taki budowany, jeszcze jest taka formacja w ragbach. No po prostu, no... mózg rozjebany. I nastała taka niezręczna cisza. Pierwsza gildia, dawaj, 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 pierwsza gildia, o nie. Nie mam gildii. Tak, 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 tak. A, w sumie mam tego super łamacza. To, to żeście dali tego super łamacza, także ja pierniczę. O, w ogóle. Z okazji z tego, że są święta. Chwila, moment, uno momento. Spierniczaj. Z okazji tego, że są święta. Otóż postanowiłem nagrać dla was specjalnie. Easter Escape, właśnie też Minecrafta, ale jak na razie stwierdziłem, że dawno nie było, no dawno nie było Minecrafta, no bardzo, bardzo tydzień to było, jak nie dwa, że no nie mam odcinku przygotowanego tego dla was, no to stwierdziłem, że czekajcie, muszę odpomnieć gościu, na nagrywanie. Chwila. Że muszę coś dla was nagrać, żeby... Ja pierniczę, przestań pisać, jo. Dobra. No i teraz straciłem wątek. Siekierą, tak. Siekierą, to ty się puknij w łeb. I postanowiłem dla was nagrać, przygotować. Oczywiście wstawię go już, uploaduję i tak dalej. Ale pojawi się on się... Nie no, w sumie on się dzisiaj jeszcze pojawi, tego 2 kwietnia. A ten odcinek z Eastera postaram się nagrać, najlepiej z kimś spróbuję nagrać i jutro, jutro on będzie, jutro, czyli 3, no się postaram tak zrobić, ale chuja, to moja mama być, kurwa, nie, dobra, postaram się zrobić to co w mojej mocy. To się udało, jeszcze dzisiaj to nagram, zaploduję, jutro opublikuję, tyle.
dobra, w sumie tylko. Ja już gadam, 10 minut. Aż mi w gębie zaschło. Czekajcie, muszę ogarnąć pogodę. Cholera wejdź mnie, jest za ładnie, żeby siedzieć w domu, ale niezbyt, ale... Czekajcie, jakby to powiedzieć. Jest tak. Nie jest za brzydko, żeby nie wyjść na dwór, ale jest za ładnie, żeby siedzieć w domu. Czekajcie, nie, muszę to inaczej ubrać. Jest za ładnie, żeby siedzieć w domu, ale za brzydko, żeby mi się chciało wyjść. Tak. O, tak to powinno wyglądać. Otóż moje słowa. Coś czat umilkł. Efan. Kościół chce adma, ja myślę, że ktoś jest debilem. Ile jeszcze? No, 49 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3. O, trochę za szybko. Pszt, 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 pszt. Kopiemy się. Żelazu, żelazu, żelazu. O nie, baro śmieszni. Dobra, wbijemy jeszcze parę leveli i kończę. Bo już mi się... No. O, dobra. Teraz ja już wiem, co ja mam powiedzieć. Ja wam opowiem kawał, żeby było zabawnie. Otóż jest tu kawał o bulldogu. Dobra, no to jest tak. O, ale dziura. Dobra, teraz ładniej. Otóż tak. Nie patrzeć na niego. Otóż wszech i wobec... Mówię teraz kawał. Taki suchy wluj. Otóż słuchaj tam nie teraz. Zaczynam. Był sobie raz pewnie taki, wiecie, trener psów, nie? Jak to bywają. No i on miał takie trzy harty te wyścigowe, takie w ogóle, nie? Jak bedzą, to pso, nic nie widać. I tak. No i miał se te psy. Poszedł raz do sklepu po karmę dla psów. No i tam widzi ogłoszenie. Za 3 lata wyścigi psów. No dobra, no ja mam takie super mega wyścigowe harty, no to wygram to na easy, nie? No sobie pomyślał, no co, a to co się będę, nie? Do wygrania 5000, no to easy będzie. Easy win. Ale jak wrócił do domu, wszystkie psy mu zdechły. Nikt nie wie dlaczego. No to tak stwierdził, no dobra. No, spróbuję, no przecież jestem dobrym trenerem, no to sobie jakieś psa wytrenuję. No, no to poszedł do schroniska, się pyta tam tego gościa. Słuchaj pan, ma pan jakieś harty wyścigowe? Bo ja się zgłosiłem do wyścigu, no i teraz wszystkie psy mi zdechły, no kopnęły w kalendarz. No i teraz muszę, potrzebuję psa. No wiesz pan, no niestety, no, mamy tylko takiego bulldoga. No to pokaż pan tego bulldoga. No dobra, no to masz tu tego panie tego bulldoga. No to pan wziął tego bulldoga, ten trener. No i wraca do domu, co się okazało, bulldog umie mówić. I tak wtedy pan do tego. Słuchaj bulldog, dogadajmy się jak człowiek ze zwierzakiem. Mam do wygrania za 3 lata mam zawody. Musisz być przygotowany, muszę cię wytrenować. No a bulldog na to: panie, spokojnie, daj mi pan hajs, dziwki i alkohol, ja to wygram. No dobra, no trener, no to co miał zrobić, no to dał mu tą kasę, dał mu dziwki, no suki, tak rodzaj psi. No i przyjeżdża za rok, no pies najebany, puszy w dziwkach. No dobra. No i bulldog, co ty robisz? Przecież miałeś zacząć trenować. Za 2 lata już mamy zawody. No bulldog: panie, spokojnie pan, ja to jeszcze wygram. Dodaj mi pan jeszcze hajsu, daj więcej alkoholu, daj pan jeszcze dziwek
Ja to wygram spokojnie, ja się zdążę ogarnąć. No dobra, no to pan dał mu ten. Dał mu to, co chciał. No i następnego dnia. Za rok przyjeżdża z powrotem i Bulldog jeszcze bardziej najebany, jeszcze więcej dziwek, hajsu już nie ma. No i tak, pan się pyta, no Bulldog, przecież ty miałeś ćwiczyć, już za rok mamy zawody, no co ty robisz? No a Bulldog na to, panie, spokojnie, ja to jeszcze wygram, daj mi pan jeszcze więcej hajsu, daj mi pan jeszcze dziwek, ja to wygram, panie, pan się nie ma co stresować. No dobra, no to pan mu dał, zaufał mu. No i przychodzi dzień zawodów. Tam wiecie, na starcie stają wszystkie takie super mega wyścigowe harty i tak dalej, zbudowane, no po prostu Jean-Claude Van Damme się chowa. No i tak. No i Bulldog, no oczywiście, no stanął na mecie, jeszcze nie wytrzeźwiał. No dobra, no to pan, no to zobaczymy, co on teraz zrobi. Miał wygrać. Ciekawe, jak trenował. No. I zaczęło się. Wielki wyścig. Wszystkie harty już ruszyły. Bulldog jeszcze stoi. Harty kończą pierwsze okrążenie. Bulldog jest dopiero ruszył. Harty robią trzecie okrążenie. Bulldog dopiero się doczłapał po pierwszym. Harty już skończyły wyścig. Bulldog jeszcze nie jest w połowie. No, a harty już sobie zdążyły do domu wrócić, a Bulldog dopiero kończy wyścig. No i tak, i ten... Hello? No i ten gościu, no i ten trener się pyta Bulldoga. Bulldog, Bulldog, co się stało? Przecież to miałeś wygrać. Ja ci dawałem wszystko, co jak chciałeś i tak dalej. Co się stało, Bulldog? Co się stało? Na to pies mu odpowiada. Nie wiem. Tak, i to był cały żart. Nie patrz na niego, nie patrz. Czekaj, zjedz. I chuja, jebnij go! To było easy. Ciekawe, czemu się nie to powtarza. Aha, bo nie wiem, nie ogarniam tego. Czy one w endzie też się mogą tepać? Bo niestety nic mi na ten temat nie wiadomo. Dawno nie grałem w Minecrafty. Siema Al, siema Paladyn. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Czekajcie, jeszcze tego zabijemy i... Dobra. Ukośnik Home. Tak, tu jak widzicie mi wszystko C-jedwabiście urosło. Wracamy tu. Odkładamy całe gówno. Enderstone. Ciekawe, czy coś z tego można zrobić. Dobra, i to w sumie byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Czekajcie, może... O, tak. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć, czołem!